Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kamila Tomczak-Choryń. Jestem pracownikiem Wydziału Inżynierii, Produkcji i Logistyki. W ramach dzisiejszego wykładu otwartego chciałabym Państwu opowiedzieć o kreatywności, a w szczególności o kreatywności w miejscu pracy. Coraz częściej słyszy się o kreatywności pracowników, zespołów czy też przedsiębiorstwa. Kreatywność czy też twórcze rozwiązywanie problemów jest ważna na każdym stanowisku pracy. Dlaczego zatem kreatywność jest taka popularna? Na pewno kojarzy się z sukcesem, pomaga się wyróżnić na tle konkurencji. Sukces kreatywnej osoby może być sukcesem całej ludzkości. Kreatywność jest konieczna do cywilizacyjnego rozwoju. Wiąże się również z przełamaniem schematów myślenia. Jaki jest związek między kreatywnością a innowacyjnością? Otóż kreatywność jest to umiejętność tworzenia, a także stan bycia pomysłowym. Określa ona daną formę zachowania, która charakteryzuje się produkcją nowych i wartościowych wytworów. Natomiast innowacyjność rozumiana jest jako umiejętność do pobudzania innowacji. Jest kolejnym etapem oraz rezultatem procesu kreatywności. Kreatywność łączy w sobie dwie fazy procesu twórczego. Fazę generowania pomysłów oraz fazę wdrażania innowacji. Wytworzone rozwiązania przeznaczone są do implementacji innowacji, zatem kreatywność przyczynia się do ich powstawania. Kreatywność możemy również podzielić na kreatywność koncepcyjną, która jest związana z tworzeniem nowych koncepcji, metod, produktów, oraz kreatywność operacyjną, która jest niezbędna przy wdrażaniu wytworów kreatywności koncepcyjnej do praktyki oraz ich weryfikacji. Wyróżniamy wiele definicji kreatywności. Ja wybrałam niektóre z nich. Otóż kreatywność możemy określić jako cechę pozwalającą na tworzenie czegoś nowego, oryginalnego, przynoszącego nowe rozwiązania. Można ją również określić jako modyfikacja już istniejących produktów, wnosząca nowe usprawnienia i funkcje. Jest to też pewna cecha osobowości, powszechna cecha natury ludzkiej. Możemy ją również określić jako zdolność kojarzenia pozornie nie mające ze sobą żadnego związku spraw, lub też zdolność wynajdowania nowych rozwiązań, nowych pomysłów, czy też nowych produktów. Coraz częściej pojęcie kreatywności zamiennie używane jest z pojęciem twórczości. Jednak pomiędzy tymi dwoma pojęciami możemy zaobserwować minimalną różnicę. Twórczość możemy nie tylko przypisać danej osobie, ale również produktowi tej osoby. Natomiast kreatywność jest tylko i wyłącznie indywidualną cechą osoby. Na kreatywność wpływają dwa takie ważne aspekty, mianowicie postawa twórcza, która jest względnie trwała, oraz zdolności twórcze. Postawę twórczą możemy również scharakteryzować jako aktywne i otwarte podejście danej osoby do otaczającej rzeczywistości, a także podejmowanie przez nią i rozwiązywanie różnych problemów. Natomiast zdolności twórcze to pewien zbiór umiejętności i kompetencji. Umożliwiają one rozwiązywanie problemów i realizowanie się w wybranej dziedzinie czy też sferze społecznej. Wyróżniamy cztery poziomy postawy twórczej. Najniższym poziomem jest tak zwana twórczość płynna. Wiąże się ona z wytwarzaniem pomysłów. Jest to tak zwana postawa gotowości do tworzenia pomysłów. Jeżeli już nabierzemy umiejętność tworzenia pomysłów, wówczas możemy pomysły te generować w określonym celu. I ten poziom twórczości nazywany jest twórczością skrystalizowaną. Kolejnym poziomem jest twórczość dojrzała. Ta twórczość związana jest z wytwarzaniem pomysłów w celu wartościowym z punktu widzenia danego społeczeństwa. Ostatnim, najwyższym poziomem twórczości jest tak zwana twórczość wybitna. Jest to wytwarzanie pomysłów w wartościowym celu prowadzących do fundamentalnych zmian. Czyli jest to wprowadzenie całkiem czegoś nowego, coś, co będzie fundamentalną zmianą. Twórczość możemy analizować z czterech perspektyw i przedstawia to tak zwany model 4P. Czyli twórczość możemy analizować w ujęciu procesu, produktu, danej osoby, czy też otoczenia. Jeżeli chodzi o analizę twórczości w ujęciu procesu, to tutaj przydatne są zadania eksperymentalne, które niewątpliwie wiążą się z twórczym rozwiązywaniem problemów. Jeżeli chodzi o analizę twórczości w ujęciu produktów, to tutaj powoływany jest zespół ekspertów, który dokonuje oceny danego wytworu twórczego w ujęciu przyjętych kryteriów.
I kolejno to jest analiza twórczości w ujęciu otoczenia, czyli dokonujemy analizy prokreatywnego miejsca pracy. Można się wspomóc różnymi narzędziami, które niewątpliwie ułatwią dokonanie takiej oceny. I ostatnia jakby perspektywa analizy twórczości dotyczy danej osoby. W tym przypadku dokonujemy identyfikacji potencjału twórczego za pomocą testów twórczości, kwestionariuszy osobowości, czy też wywiadu z daną osobą, bądź obserwacji. Na kreatywność danego pracownika składają się trzy podstawowe komponenty. Pierwszy z nich dotyczy wiedzy. Są to kwalifikacje, znajomości procedur, technik. Wiedza ta umożliwia pracownikowi podjęcie danego problemu oraz jego rozwiązanie. Drugim ważnym komponentem kreatywności jest to umiejętność twórczego myślenia, czyli zdolność dostrzegania problemów oraz umiejętność ich rozwiązywania, a także umiejętność doboru odpowiedniej metody rozwiązania danego problemu. I trzecim komponentem jest motywacja. Jest to rodzaj motywatora, który pobudza pracownika do działania. Motywacja oczywiście może wynikać z własnych pasji, zainteresowań pracownika. Wówczas mówimy tutaj o motywacji wewnętrznej. Motywacja również może być zewnętrzna poprzez różnego rodzaju premie czy też awanse. Jak możemy scharakteryzować kreatywnego pracownika? Otóż na pewno charakteryzuje się niezależnością i samodzielnością. Jego elastyczność adaptacyjna pomaga mu odnaleźć się w każdej sytuacji. Jest pewny siebie i odważny w działaniu, nie boi się podejmować nowych wyzwań. Co najważniejsze, dominują w nim zachowania heurystyczne, czyli poszukuje wielu rozwiązań danego problemu, a nowe wiadomości przyswaja ze zrozumieniem. W przypadku kreatywnego menadżera te cechy oczywiście są podobne, jednak musimy pamiętać, że kreatywni menadżerowie są podstawą innowacyjnego przedsiębiorstwa. Istotne jest, aby menadżer stale podnosił swoje kompetencje w zakresie właśnie tworzenia nowych rozwiązań. W tym przypadku pomocna jest zdolność myślenia skojarzeniowego, która niewątpliwie związana jest z umiejętnościami behawioralnymi, na które wpływają kwestionowanie, obserwowanie, nawiązywanie kontaktów i eksperymentowanie. I kreatywny menadżer podejmuje się realizacji właśnie tych działań, dlatego że ma odwagę do wprowadzania innowacji, czyli nie boi się podjąć ryzyka, aby do tych zmian doszło. Innowacyjni przedsiębiorcy również przeznaczają o 50% więcej czasu na działania związane z odkrywaniem niż pracownicy bez osiągnięć innowacyjnych, czyli przeznaczają jeden dzień w tygodniu na działania związane z kreatywnością. I teraz bardzo istotne pytanie. Jak tworzyć prokreatywną kulturę w swojej firmie, w przedsiębiorstwie? Otóż w tym celu utworzyłam taką piramidę potrzeb w ujęciu właśnie prokreatywnej kultury, gdzie pierwszym podstawowym fundamentem są prokreatywne warunki pracy, kolejne wsparcie kadry zarządzającej, pozytywna grupa rówieśnicza, nagradzanie kreatywnych działań i na szczycie piramidy mamy wyzwania. Tak jak wspomniałam, pierwszym filarem są odpowiednie warunki pracy sprzyjające kreatywności. Czyli istotne jest, aby poświęcić dany czas swojej pracy na działania kreatywne. Przykładowo firma Google kieruje się filozofią, że innowacja to zadanie dla każdego. W ramach tej filozofii pracownicy mogą poświęcić tygodniowo do 20% czasu pracy na wybrane przez siebie projekty bądź na pomoc w rozwoju pomysłu. Czyli pierwszym mikrofundamentem w tym filarze dotyczącym warunków pracy sprzyjającej kreatywności niewątpliwie jest poświęcenie czasu na działania kreatywne. Istotne również są pomieszczenia do wypoczynku. W takich pomieszczeniach pracownicy mogą sobie zrobić przerwę od pracy. Jest ona istotna, ponieważ kreatywność wymaga wolnego umysłu. Niewątpliwie przodownikiem w kreowaniu prokreatywnej kultury firmy jest firma Google. I tutaj pozwoliłam sobie podać przykłady, jak wyglądają takie pomieszczenia firmy Google. W pomieszczeniach do relaksu dla pracowników mogą znajdować się przykładowo bilard, piłkarzyki, konsole do gier. To jest również przykład pomieszczenia znajdującego się w jednej z siedzib firmy Google. Jak widać, bardzo kreatywne wnętrze. Kolejnym filarem jest wsparcie kadry zarządzającej.
Steve Jobs, założyciel firmy Apple, niewątpliwie jednej z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, wdrożył kampanię Think Different, czyli myśl inaczej. Celem tej kampanii było zakomunikowanie pracownikom, że innowacja jest to ich zadanie, czyli każdy pracownik powinien być zaangażowany w tworzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Według niego tylko odwaga myślenia inaczej i podążania własną drogą stwarza szansę na dokonanie czegoś oryginalnego. Istotne jest również, aby menadżerowie umożliwili pracownikom zgłaszanie danego pomysłu. Obecnie w wielu firmach, przedsiębiorstwach działają tak zwane skrzynki pomysłów, jednak stopniowo są one wypierane przez różnego rodzaju systemy, które wspomagają zgłoszenia pomysłów, ich ocenę, a także uzyskanie feedbacku dla pracownika na temat tego zgłoszonego pomysłu. Są tak zwane elektroniczne wersje skrzynki pomysłów, które obecnie bardzo wypierają ten tradycyjny sposób zbierania pomysłów od pracowników. Są one budowane na bazie aplikacji internetowych. Kolejnym istotnym filarem jest pozytywna grupa rówieśnicza i na nią wpływa tworzenie zespołów pracowniczych i stosowanie technik twórczego rozwiązywania problemów. Wiele innowacji jest rezultatem działania twórczych grup. Poprzez połączenie wiedzy, kompetencji, doświadczenia możemy często uzyskać więcej twórczych rozwiązań niż pracownicy, którzy pracowaliby pojedynczo. Istotna jest również komunikacja w takim zespole oraz stosowanie technik twórczego rozwiązywania problemów, które niewątpliwie wspomagają aktywizację potencjału twórczego u pracowników, którzy go posiadają. Również ważnym filarem jest nagradzanie kreatywnych działań, czyli pracownik musi mieć jakby świadomość, że ten zgłoszony pomysł, że ta aktywność w zgłaszaniu innowacyjnych pomysłów jest doceniana przez menadżerów, jest w jakiś sposób nagradzana. Dlatego ważne jest, aby utworzyć odpowiedni system premiowania właśnie w tym zakresie. Na szczycie piramidy, tak jak już wcześniej wspomniałam, są wyzwania, czyli przydzielone zadania dla danego pracownika powinny być interesujące, powinny stanowić wyzwanie dla niego oraz prowadzić do jego samorealizacji i rozwoju. Tutaj również ważne jest zarządzanie talentami, czyli wprowadzenie odpowiedniej strategii zarządzania talentami. Zarządzanie talentami pozwala pracownikom na pomyślny i niezależny rozwój. Pomaga również w określeniu własnych, mocnych i słabych stron pracownika oraz na opracowaniu strategii skutecznego konkurowania z rywalami. Również wspomaga przydzielenie odpowiednich osób z odpowiednimi umiejętnościami w miejsce, w którym rosną oraz pomaga w rozwoju całej organizacji. Przykładowo w firmie Johnson & Johnson wprowadzono system obejmujący m.in. planowanie rozwoju i kreowanie ścieżki kariery dla każdego pracownika oraz planowanie rozwoju pracowników posiadających zdolności przywódcze, a także zarządzanie efektywnością pracy na wszystkich szczeblach firmy. Według firmy Google rozmowa na temat rozwoju kariery powinna być przeprowadzana z każdym członkiem zespołu co najmniej raz na 6 miesięcy. Również istotne jest, aby powołać odpowiednich pracowników, którzy będą pomagali innym pracownikom w dostosowaniu dla nich odpowiedniej ścieżki kariery i rozwoju. I przykładowo w firmie Microsoft powołany jest zespół, którego zadaniem jest analizowanie i monitorowanie zaangażowania wyróżniających się pracowników. Podsumowując, jakby omówienie czynników, które niewątpliwie wpływają na proaktywne środowisko pracy, przytoczę tutaj cytat Leszlo Boka, który był kierownikiem działu HR w firmie Google. Według niego pracownicy szczebla kierowniczego, którzy zdołają zapewnić podwładnym właściwe środowisko, będą przyciągać najwybitniejsze talenty z całego świata. Dlatego istotne jest, aby wprowadzić w swojej firmie, w swoim przedsiębiorstwie jakby system zarządzania kreatywnością, który umożliwi tworzenie odpowiedniej kultury nastawionej właśnie na kreatywność i tworzenie innowacji. Zwłaszcza jest to istotne dla pokolenia Z, czyli osób urodzonych po 1995 roku. Osoby te mają jasne określone oczekiwania, chcą, aby dostrzegano ich kreatywność oraz uszanowano granice wolności. Teraz chciałabym omówić kolejny ważny aspekt, czyli ocena kreatywności. W jaki sposób ją dokonać? Jakie są metody oceny kreatywności? Otóż wyróżniamy dwie podstawowe metody oceny kreatywności. Są to metody ilościowe, do których zaliczamy testy twórczości
oraz kwestionariusze osobowości, a także metody jakościowe, do których zaliczamy wywiad z daną osobą oraz obserwacje, w jaki sposób tworzy ona twórcze dzieło. Przykładowo do metod oceny kreatywności ilościowej zaliczamy testy zawierające zadania werbalne i tutaj przykładem może być test dostrzegania problemów Gilforda i w tym teście na przykład należy wymienić problemy mogące powstać w związku z używaniem wyznaczonych przedmiotów codziennego użytku. Do testów zawierających zadania niewerbalne jako przykład mogę podać test Urbana i Jelena. Jest to rysunkowy test, który polega na dokończeniu rysunku zawierający proste elementy figuralne, które zostały umieszczone w ramce. I tutaj oceny dokonuje się według liczby oraz jakości uzupełnień. Do metod ilościowych oceny kreatywności, tak jak wspomniałam wcześniej, zaliczamy również kwestionariusze samooceny, które składają się ze stwierdzeń i dana osoba musi ocenić, czy zgadza się z danym stwierdzeniem, czy też nie. Zadania, które są zawarte w testach twórczości, oceniamy według czterech wskaźników Gilforda. Jest to płynność myślenia, która dotyczy łatwości tworzenia rozwiązań problemów. Jest to nic innego jak liczba rozwiązań wytworzonych w danym czasie. Kolejnym wskaźnikiem jest giętkość myślenia, czyli różnorodność rozwiązań. Jest to liczba kategorii, do jakich możemy zaliczyć rozwiązanie czy też rozwiązania danego problemu. Kolejno mamy oryginalność, czyli statystyczną rzadkość uzyskanych odpowiedzi w badanej próbie i elaboracja, czyli uszczegółowienie rozwiązań, jest to po prostu opis naszego rozwiązania. Istotne pytanie, czy kreatywności można się nauczyć? Otóż kreatywność ma charakter nie tylko wrodzony, ale również środowiskowy, ale kreatywności niestety nie można się nauczyć. Można jedynie poszukiwać możliwości pobudzania tego potencjału u pracowników, którzy go oczywiście posiadają. Kreatywność możemy trenować. Tak jak przygotowujemy się do jakichś zawodów, wykonujemy dane treningi, tak samo przygotowując się do rozwiązania problemu, również możemy trenować swoją kreatywność. W jaki sposób to zrobić? Otóż Krzysztof Schmidt uważa, że trening kreatywności nie powinien być chaotyczny, ale powinien odbywać się według określonego schematu, gdzie w pierwszym etapie powinniśmy wykonać ćwiczenia interpersonalne i tak zwaną twórczą rozgrzewkę. W kolejnym etapie powinniśmy wykonać ćwiczenia związane z eksploracjami, czyli odkrywaniem, redefiniowaniem problemu. W przypadku kolejnego etapu, czyli kombinacji, są to ćwiczenia polegające na łączeniu ze sobą odległych skojarzeń. Następnym etapem są to transformacje, czyli przekształcenia danych przykładowo przedmiotów prowadzące do powstania nowych rozwiązań. I ostatnim etapem w treningu kreatywności są heurystyki. Czyli w tym etapie wybieramy sobie dowolną metodę heurystyczną, która wspomaga nam rozwiązanie danego problemu. I teraz podam przykłady ćwiczeń, które mogą być wykonane na każdym etapie treningu kreatywności. Rozpoczynamy od pierwszego etapu. Są to ćwiczenia interpersonalne i twórcza rozgrzewka. I na tym etapie możemy na przykład zastosować zadanie, które polega na tworzeniu pomysłów w oparciu o pojedyncze kryterium cech funkcji. Czyli należy wypisać na przykład jak najwięcej rzeczy, które są niebieskie, drogie, kwaśne, na przykład są wielkości zaciśniętej pięści. To jest przykład zadania, który pomaga nam jakby rozgrzać się do kreatywnego myślenia, tak zwana twórcza rozgrzewka. Na etapie elaboracji możemy zastosować zadanie, które polega na wypisaniu jak najbardziej nietypowych oraz zaskakujących definicji wybranych przedmiotów. W przypadku kombinacji tutaj możemy bazować na zadaniach opartych na mapach myśli. Takie zadanie w tym przypadku akurat nazywa się gwiazdą skojarzeń i polega ono na podaniu jak największej liczby skojarzeń do podanego słowa. Przedostatni etap treningu kreatywności nazywany jest transformacją. Transformacje mogą być rysunkowe i abstrakcyjne. W przypadku transformacji rysunkowej tutaj niewątpliwie możemy bazować na testach twórczości Urbana i Jelena. I tutaj przykład takiego ćwiczenia, czyli należy wykorzystać narysowane figury do stworzenia własnego rysunku, następnie nadać mu ciekawy i oryginalny tytuł.
Tak jak już wspomniałam, transformacje mogą być nie tylko rysunkowe, ale również abstrakcyjne. I w tym przypadku możemy wykonać takie ćwiczenie, które polega na odpowiedzeniu na przykładowe pytania. I tutaj wybrałam akurat takie trzy pytania, które mogą być zastosowane na tym etapie treningu kreatywności. Na przykład, co by było bardziej interesujące, gdyby chodziło tyłem? Co by było lepsze, gdyby było cichsze? Oraz co by było zdrowsze, gdyby było mniej widoczne? To są oczywiście przykładowe pytania, które możemy zastosować na tym etapie treningu kreatywności. I tak jak już wcześniej wspomniałam, ostatnim etapem tego treningu są heurystyki. I w tym przypadku wybieramy jedną wybraną metodę heurystyczną. Ja wybrałam metodę Walta Disneya, która polega na wcieleniu się w trzy różne role: marzyciela, realisty i krytyka. Oczywiście wcielając się w daną rolę, musimy przyjąć określoną perspektywę oraz sposób myślenia. Jeżeli jesteśmy marzycielami, to możemy fantazjować i tworzyć szalone oraz absurdalne pomysły. Celem tej roli jest wyobrażenie sobie celu i rozpatrywanie danego problemu z perspektywy przyszłości. Możemy również, będąc marzycielami, przedstawić korzyści, jakie niesie ze sobą dany pomysł. Wcielając się w rolę realisty, pomysły, które zostały wytworzone przez marzyciela, poddajemy dalszemu opracowaniu. Realista rozwiązuje problem z perspektywy teraźniejszości i ocenia, czy można wprowadzić go w życie. I oczywiście, jak to na realistę przystało, kieruje się zdrowym rozsądkiem. Kolejną, ostatnią rolą, w którą się wcielamy, wykorzystując metodę Walta Disneya, jest to rola krytyka. I wcielając się w rolę krytyka, poddajemy dotychczasowe rozwiązania krytyce. I tutaj oceniamy je pod kątem zastosowania w praktyce, czy są one opłacalne i w jakim stopniu korzystne. Problem oczywiście powinien być rozpatrywany z perspektywy przyszłości i przeszłości. Czyli zadaniem krytyka jest poddanie słabych punktów danego pomysłu. Kończąc dzisiejszy wykład, chciałabym przytoczyć cytat Briana Tracy'ego, który jest autorem książki 100 praw o sukcesie w biznesie. Według niego każdy postęp w historii ludzkości rozpoczyna się od idei w umyśle pojedynczego człowieka. Dlatego istotne jest, aby zarządzać kreatywnością w przedsiębiorstwie, ponieważ jest ona pierwszym etapem w powstawaniu innowacyjnych rozwiązań. Dziękuję Państwu za uwagę.